Rozwiąż równanie cosinus kwadrat x plus 6 cosinus x plus 5 równa się 0. Mamy tutaj równanie kwadratowe z niewiadomą cosinus x. Wprowadzimy tutaj zmienną pomocniczą. Zamiast wyrażenia cosinus x będziemy wstawiać t. Zastanówmy się, jaką liczbą może być t. Ponieważ t obrazuje nam cosinus x, nasze t będzie przyjmowało takie same wartości jak cosinus x. Funkcja cosinus x mieści się między wartością minus 1 i 1, czyli nasze t również musi należeć do przedziału od minus 1 do 1. Podstawmy pod każdego kosinusa literkę t, czyli dostaniemy t do kwadratu dodać 6t plus 5 równa się 0. W ten sposób dostaliśmy równanie kwadratowe z niewiadomą t. Obliczymy deltę. Korzystamy ze wzoru na deltę. Nasze b to jest to, co stoi przy t, czyli mamy 6 do kwadratu. Minus 4 razy a, nasze a to jest to, co stoi przy t kwadrat, czyli 1. I razy c, czyli wyraz wolny, razy 5. Delta równa się 36 minus 20, co nam daje 16. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania, postaci T1 i T2. Wzór na T1 jest taki sam jak na X1, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A wzór na T2 jest taki sam jak na X2, czyli mamy minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy. Nasze b wynosiło 6, czyli teraz mamy minus b, co nam daje minus 6. Pierwiastek z delty to jest 4. Możemy jeszcze zapisać, że pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16 to jest 4. I mamy 2 razy a, nasze a to było 1, czyli 2 razy a to jest 2. Dostajemy minus 10 przez 2, czyli minus 5. I drugie rozwiązanie, minus b, czyli minus 6, plus pierwiastek z delty przez 2a, co nam daje? Minus 6 plus 4 daje nam minus 2, na 2 to jest minus 1. Otrzymane wyniki muszą być liczbami z przedziału od minus 1 do 1. Widzimy, że T1 nie mieści się w tym przedziale, więc zapisujemy sprzeczność. Natomiast drugie rozwiązanie, T2, wyszło minus 1, leży w naszym rozpatrywanym przedziale, czyli takie rozwiązanie może być. Kluczowym równaniem w naszym zadaniu jest równanie cosinus x równa się t. Wiemy już, że T2 wynosi minus 1, więc podstawiamy do naszego równania pod t minus 1. Dostaniemy cosinus x równa się minus 1. Naszkicujmy fragment funkcji cosinus x w przedziale od 0 do 2pi. Tu gdzieś mamy pi, tu będzie 2pi. Funkcja cosinus zaczyna się w jedynce. Tak. Czyli widzimy, oczywiście mieści się między jedynką a minus 1. Widzimy, że cosinus wynosi minus 1. Wtedy, gdy x wynosi pi. Czyli nasze rozwiązanie to jest x równa się pi. Ponieważ okresem dla funkcji cosinus jest 2pi, to tu jeszcze możemy dopisać plus 2kpi, gdzie k jest liczbą całkowitą.